Siema, witam serdecznie, kanał z cyklu. No i cóż, wczoraj widzieliśmy nasze trzy spotkania, jeżeli idzie o eliminację do Ligi Europy. Ja musiałem chwilkę przemyśleć to, znaczy jak nagram ten film, no ale pomyślałem, ostatecznie polecimy z tym tematem bardzo szybko, zwięźle, gdyż tutaj ciężko w ogóle tworzyć i kreować jakieś niesamowite historie tych spotkań, które oglądaliśmy, bo takowych nie było. Znowu nasze kluby pokazały słabą grę, chociaż od tego wszystkiego ochroniłbym Jagiellonię, bo to od niej zacznę. Jagiellonia Gent 0-1, ambitna walka, to spotkanie komentował Mateusz Borek i Tomasz Hajto. Wierzyłem, że ten duet pomoże Jagiellonii. No niestety, nie udało się. Ale jeżeli idzie, już przejdźmy do konkretów. No, spotkanie naprawdę wyrównane. Widać było wyrównany poziom Jagiellonii i Gentu. Sytuacje bramkowe, strzały były na bardzo zbliżonym poziomie, bo według statystyk to 13 sytuacji bramkowych Jagiellonii, 12 Gentu, wyróżniający się Nowikowas, szarpiący Frankowski, nieźle szukający gry i tak również broniący Romańczuk, mocny punkt zespołu Kelemen. To wszystko tam funkcjonowało. Wszystkie te trybiki w tej maszynie Jagiellonii, na ten poziom, na jaki ona jest w stanie się wznieść, wszystko dobrze wyglądało. Oczywiście również swoje szanse miał Gent, ale ich nie wykorzystywał, no dopóki nie wyprowadzili kontry i w 85. minucie David strzela bramkę. No i cóż, czy możemy wierzyć w to, że w rewanżu będzie inaczej? No chciałbym w to wierzyć, bo Gent pokazał w tym spotkaniu przede wszystkim, że jest drużyną do ugryzienia, jest drużyną do wyeliminowania. Stać na to Jagiellonię, jak zagra takie samo spotkanie nawet. Może drobne szczęście, jeżeli idzie o to wykorzystanie tych sytuacji, bo mieli naprawdę kilka dobrych, bo wiele błędów popełniał Kuzmans, o tym trzeba pamiętać. Nawet ten Odzidzi Ofoje, który wraca na te polskie boiska, oczywiście w barwach Gentu, który wrócił, środkowy pomocnik, zaprezentował się nieźle, ale na tym tle Jagiellonii Gent był drużyną po prostu równą. Szkoda, naprawdę szkoda, że tutaj się nie udało osiągnąć lepszego rezultatu, bo to był mecz u siebie, to był mecz w Białymstoku. Chcieliśmy tego, niestety się nie udało, ale Jagiellonia, mimo że przegrała, zaprezentowała się po prostu najlepiej z tych polskich drużyn, jeżeli idzie o tę fazę eliminacyjną. Dlaczego? No bo przejdę już do drugiego spotkania. Genk Lech Poznań. Spotkanie w Belgii. No i Genk, który totalnie zmiażdżył Lecha w posiadaniu piłki, w kreowaniu sytuacji, w strzałach na bramkę. To było naprawdę spotkanie, gra Lecha, którego nie chcielibyśmy w ogóle już nie oglądać. Pokazali, że trójką obrońców Lech nie jest w stanie zagrać, bo wahadłowi w stylu Makuszewskiego, nawet ten Kostewicz nie wyglądał dobrze. To nie może dobrze działać, bo Genk tworzył sobie kolejne sytuacje. Niesamowity środek pola, Malinowski, Pozuelo, Berge. Mówię niesamowity, bo na tle Lecha to ci piłkarze byli klasą światową, po prostu. Gol Malinowskiego, Ukraińca, który również w lidze belgijskiej w dotychczasowych kilku kolejkach ma już dwie lub trzy bramki strzelone. Bramka również napastnika Samaty. Mogło skończyć się o wiele, wiele gorzej. Chyba tylko możemy się tym pocieszać, że tylko 2-0. Czalek jeszcze u siebie w Poznaniu może tlić jakąkolwiek nadzieję, że coś może zmienić, ale ja w to nie wierzę. 21 sytuacji bramkowych Genku, 5 sytuacji bramkowych Lecha. Gdyby nie Burić i ofiarne rzucanie się pod te nogi rywali, defensorów, no całej drużyny, praktycznie w niektórych momentach, to by to spotkanie skończyło się rezultatem 5-6-0. Lech zagrał bardzo źle, Iwan Dżurdziewicz przynajmniej nie kłamie, mówi otwarcie, że tak jest. No cóż. Informacje przed tym spotkaniem, co mogliśmy sobie poczytać. Genk był niepokonany w ostatnich trzech spotkaniach. Genk strzelił przynajmniej jedną bramkę w swoich ostatnich 20 meczach. No tutaj powinien strzelić ich jeszcze kilka więcej. Zupełnie inny poziom, zupełnie inna półka. Lech niestety zagrał tak jak w spotkaniu ze Śląskiem. Szkoda, bo tamte nazwiska są
Chcielibyśmy, żeby to lepiej wyglądało, ale no niestety nie wygląda. I jeszcze na dodatek Amaral, który na boisko nie wchodzi w końcówce tego spotkania, to też takie zastanawiające, bo wchodzi Tomczyk za Darko Jefticia. No to jeżeli już Iwan Dziurdziewicz proponuje zmianę ofensywną, to dziwię się, dlaczego nie wystawia Portugalczyka, a wystawia młodego Polaka, który jest po prostu na ten moment gorszy. I na dodatek w takim spotkaniu jak kwalifikacja do Ligi Europy. No to była według mnie błędna po prostu decyzja. I na dokładkę Legia Warszawa, Dudelange. Dudelange, mistrz Luksemburga, o którym nikt nie słyszał. Wszyscy zapowiadali przed tym spotkaniem, że już jednak tutaj Legia musi ten mecz wygrać. Jest totalnym faworytem. Tutaj już nic nie może nas zaskoczyć. A jednak zaskoczyło to, że znowu czerwona kartka w barwach Legii i niejaki Astis po raz kolejny pokazał, że się nie nadaje do Legii już. Czerwona kartka, bezczelny faul, bardzo dobra decyzja arbitra. I cóż, rozpoczynał strzelenie Couturier, odpowiedział szybko Carlitos. No i mieliśmy nadzieję, że to coś się zmieni, że jeszcze ta Legia tam coś postrzela, ale no mówię, czerwona kartka Astisa. I druga połowa, rzut karny, gol Turpela, mistrz Luksemburga. Kolejna granica przekroczona, bo przegrywamy już nawet z mistrzem Luksemburga. To jest nieprawdopodobne. To już nie tylko wstyd, kompromitacja, to totalna żałość, która może ogarniać polskich kibiców, bo ta Legia zagrała koszmarnie. To był mecz u siebie. To był mecz u siebie przed własną publicznością. Co prawda chyba tylko 9 tysięcy kibiców przyszło na to spotkanie, ale Legia musi zagrać lepiej. To jest mistrz kraju. A zaprezentowali się tragicznie. No cóż, jak widać, połowa sierpnia to będzie ten moment, kiedy wszystkie polskie drużyny walczące o europejskie puchary pożegnają się z tymi rozgrywkami. To, że Legie pożegnały przeraźliwe gwizdy po ostatnim gwizdku, to jest najmniejszy wymiar kary. 16. rewanż w Luksemburgu i tam może się dziać naprawdę wiele, wiele cudów, bo to naprawdę, to był szok, to był totalny szok. Luksemburg cieszy się niesamowicie. Niespodzianka, fenomenalny występ. Papierowy faworyt nie mógł znaleźć sposobu na mistrza Luksemburga. To są niektóre takie cytaty w prasie, które można wyczytać. No cóż, amatorzy pokonali niby zawodowców. Pewne granice nie mogą być przekraczane, ale tutaj już zostały przekroczone. No cóż, Legii brakuje trenera, brakuje poukładanej szatni, brakuje po prostu dobrych decyzji we wszystkich wyborach w tym klubie. Niestety. To jest nadal drużyna i zespół, który miał i ma, wierzę w to nadal, największe możliwości, potencjał w sobie, aby być naprawdę stać się w przeciągu kilku sezonów najbliższych nawet średnim zespołem europejskim. Ale po tym, jak grają teraz, to może być naprawdę totalny koniec na kilka następnych lat dla tego klubu. To był dramat. Naprawdę. To było bardzo słabe spotkanie. Bo jeżeli mistrz Luksemburga po prostu rozgrywa piłkę, bawi się momentami, okej, no gramy w 10, ale to jest zmienia faktu, po raz kolejny jest udowodnione tym spotkaniem z Dudelange, że Legia nie może grać trójką z tyłu. No nie ma prawa grać trójką z tyłu, bo się po prostu do tego nie nadaje. No zobaczmy, jak gra Jagiellonia czwórką z tyłu, to jest zupełnie inna gra. Tutaj nie ma żadnych z jakichkolwiek, nie wiem, wahadłowych. No gdzie tutaj na wahadłowego nada się Szymański? W ogóle też Cafu. Totalne nieporozumienie. Bo zawodnik bez formy zupełnie. Jeszcze ten strach Wukowicza, tenera tymczasowego, na to, że mogą przegrać wyżej i wpuszcza na boisko Hołownię, Mateusza Hołownię, obrońcę, za Carlitosa. To po prostu pokazuje, że my się niesamowicie boimy już mistrza Luksemburga. No to jest po prostu szczyt wszystkiego. No nie wiem, od dna się można odbić, ale my to Legia przede wszystkim z tym dnem ma wiele wspólnego. No już tam sięgnęła go i się nawet nie chce odbić. Już tylko łapie coraz więcej tego mułu i chce chyba tam się już rozgościć na dobre. Naprawdę. Trzy spotkania, no i trzy porażki. Wyniki idą w świat. Jagiellonia nie dała rady. Lech również. Legia także.
ze wszystkich spotkań, mimo to, jakiego typu są to rywale, zaskoczę sam siebie, ale jeszcze to, że Legia może ten awans wyszarpać. I potem taka szansa dla Jagiellonii, no, na samym końcu jest Lech, który po prostu w spotkaniu z Genkiem przegrał kompletnie na całej linii. Po prostu byli gorsi, chociaż grali z o wiele lepszym rywalem, bo tutaj nie chcę porównywać KRC Genk z Dudelange, z mistrzem Luksemburga, bo to nie ma tutaj prawa. Tak jeszcze słówko, Trenczyn wygrał z Feyenoordem 4-0. Wszyscy, którzy wieścili to, że Górnik przegrał, że to był blamasz, to warto się zapoznać z tym spotkaniem. Feyenoord, bardzo dobra, solidna drużyna holenderska. Jeżeli tam się coś już źle dzieje w Holandii, to co my możemy powiedzieć po tych kilkunastu sezonach tego, co się dzieje u nas w kraju, z naszą ligą. No właśnie. Cóż, dzięki za teraz. Kanał z cyklu. Żegnam się. Cześć. Trzymajcie się.